Dziś jedyny 30 dzień września w tym roku, zatem dzień dobry w języku jidysz. W dodatku środa, a środa jest tylko raz w tygodniu. Patronkiniami dzisiejszego odcinka są krewetki Mantis. W Botswanie święto niepodległości. Międzynarodowo dzień tłumacza. Fuck you! Terefere. W Polsce dzień chłopaka. Dzieci mężczyźni. Prawdziwi tacy. I dzień muzyki country. Where were you when the world stopped turning on that September day? Supermajstrem imienin jest dzisiaj Ursus. 100 lat, misiaczku. Tuż za nim zaś Honoriusz, Imisław, Jimisław, Nadzieja i Znamir. Gratulujemy. Dzisiaj wyjątkowo również najznamienitsze wyrazy uszanowaństwa wszystkim urodzonym w tym pięknym dniu. Kolonoskopia historyczna. W 1089 roku otruto królewicza Mieszka Bolesławowica, ostatniego z pierworodnej królewskiej linii Piastów. W 1452 Johannes Gutenberg odpalił swoją drukarkę i wydrukował Biblię. Do dziś zachowało się 48 egzemplarzy, z których jeden można zobaczyć w Pelplinie. W 1791 pierwszy raz odegrano operę Mozarta Czarodziejski flet. W 1832 w Bydgoszczy założono Towarzystwo Upiększania Miasta. Niestety, nie pomogło. W 1846 jankeski medyk William Morton podczas zabiegu wyrywania zęba po raz pierwszy użył narkozy. W 1888 Kuba rozpruwacz jednego dnia rozpruwa dwie tirówki. W 1938 Polska przedstawia Czechosłowacji ultimatum z żądaniem zwrotu za Olzia. W 1939 Mościcki przekazuje urząd prezydenta Raczkiewiczowi. Tego samego dnia Raczkiewicz mianuje Sikorskiego premierem rządu RP na emigracji. W 1997 FSO ruszyła z produkcją Deulanos i rozpoczęła się nowa era motoryzacji. W 2006 zlikwidowano wojskowe służby informacyjne. 2018 finał Mistrzostw Świata w siatkówce. Polacy leją Brazylijczyków jak dzieci. 3-0. Absolutny knockout. Porodówka. W 1924 znany z jadania śniadań u Tiffany'ego jankeski piórmistrz Truman Capote. W 1928 hańbiący imię i nazwisko znakomitego pisarza Ignacego Krasickiego, podły komuszek Ignacy Krasicki. W 1964 najpiękniejsza kobieta wszechczasów, Monika Bellucci. Only you. W 1968 znany grajek Tymon Tymański. W 1982 pochodzący z Zimbabwe murzyński kopacz w piłkę Takesure Hineyama. Wyciągli kopyta. W 1627 Tian Kwi, chiński cysosz. W 1854 srogi buntownik i naczelny wódz powstania listopadowego Józef Chłopicki. W 2004 krytyk filmowy i publicysta Zygmunt Kałużyński. W 2019 założyciel Solidarności Walczącej, odważny człowiek, Kornel Morawiecki. Z przykrością informuję, że od października będzie kartka w kratkę, bo trzeba wziąć się do roboty i zarabiać pieniądze, więc będziemy spotykać się rzadziej. Tymczasem zaś Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, czyli Paracelsius, i jego mądrość na dziś. Nim do tańca cię powiedzie ta kostusza morda zła, przed ostatnią swą spowiedzią wyżyj życie aż do cna. Miłego dnia.